Witam. Dzisiaj chciałem zaprezentować szafę przesuwną. O taką. W moim pięknym przedpokoju. Zatem otworzę. Otwarta lewa. Zamknę. Zamknięta. Tak samo z drugą prawą stroną, ale to nie jest jeszcze wszystko. Ponieważ teraz oczywiście możemy sobie aplikacji sterować, to znaczy klikam sobie tutaj i otwieram stronę prawą. I szafa jedzie. Mogę ją tym przyciskiem zatrzymać. Teraz patrzymy, co mam w szafie, prawda? A mam bajzel. I teraz szafa się zamyka. Gdy szafę otworzę, włącza się tu oczywiście podświetlenie. A gdy kliknę, żeby się zamknęła, podświetlenie robi się czerwone. I szafa zamyka. Jeśli naciśniemy przycisk, żeby się otworzyła, to miga, może to zapamiętuję, na zielono. Tak się fajnie tutaj zaświeca. Pokażę może, jak to wygląda. Są tu taśmy LED, układy czujników, no i silnik z pasem zębatym. Mogę oczywiście ją zamknąć ręcznie, wtedy światło się wyłączy. Tak jest, jeżeli otworzymy sobie obie połówki, ja wiem, że słabo widać, ale przedpokój jest niestety wąski i długi. Otworzę sobie wszystkie połówki, wrócę do mojego tabletu, cała otwarta. Teraz sobie zamkniemy. Zamknie się cała. I teraz jeszcze zrobimy takie coś, że otworzymy sobie lewą automatycznie. Otwiera się. I teraz otworzymy sobie prawą. Drzwi przejadą po prostu w ten sposób, co się razem przesuną. I podświetlenie. No, teraz mogę ją zamknąć. Już maksymalnie jak mogę pokazuję. Tak jest. A jeszcze zakładamy wersję, że otworzę i tą też sobie otworzę. Jeżeli bym tej szafy nie zamknął w ciągu 15 minut, to szafa zamknie się zupełnie sama. No ale dotykam jeden przycisków. I szafa zamyka się z obydwu stron automatycznie. Także. I przeskoczyła ona zamknięta. Pozwolę sobie jeszcze na chwilkę tak zwanej paplaniny. Otóż ta szafa nauczyła mnie bardzo wiele rzeczy odnośnie silników indukcyjnych, silników krokowych.
wielofazowych, w tym wypadku 4. Otóż okazuje się, że duże silniki neodymowe, krokowe, mają bardzo dużą indukcyjność na cewkach, o czym się brutalnie przekonałem, gdy spaliło mi 3 układy elektroniczne przeze mnie zbudowane. Dopiero niestety za 4. razem, a może na szczęście, udało mi się okiełznać prawo Ohma, indukcyjność tych cewek, stosując pełną optoizolację. Innego wyjścia w zasadzie nie ma. Szafa ta to jest w zasadzie jeden z moich największych projektów, który najbardziej o nim popalić, choć nie jest on najbardziej efektywnie skomplikowany, to jest tylko szafa. Natomiast jak mówię, indukcyjność tych cewek naprawdę da im popalić. Musiałem nauczyć się, przypomnieć sobie wszystkie prawa Ohma i Kirchhoffa i bardzo wiele innych rzeczy. Żeby stłumić po prostu te pole elektromagnetyczne, które przy indukcyjności się uderzało w elektronikę. Szafa ta posiada podświetlenie, jak mówię w filmie. Posiada też możliwość otwarcia automatycznie, zamknięcia automatycznie za pomocą przycisku lub telefonu. Można zaprogramować ją na godziny, kiedy się otworzy, kiedy zamknąć. Nie jest to potrzebne, ale możliwość jest. Można ją otworzyć i zamknąć oczywiście ręcznie. Na końcu słychać taki dźwięk charakterystyczny silnika. To jest domknięcie. Jako że silnik krokowy może się zatrzymać w miejscu i postawić opór, to gdy zamykam szafę, on na końcu ostatnich tam 3 cm łapie tym silnikiem tą szafę, zahamowuje ją i delikatnie dociąga do końca, tak żeby było domykanie. Jeżeli szafę otworzę ręcznie albo automatycznie i zostawię, to automatycznie po 15 minutach same się wszystkie otwarte skrzydła, maksymalnie 2, zamkną. Wszystko to można śledzić w aplikacji. W moim wypadku jest to domotycz na aplikacji Hohabit, którą prezentowałem chwilę temu. Ewentualnie można też wejść na stronę internetową tej, wiem jak to niesamowicie brzmi, na stronę internetową tej szafy, ma swój panel i tam można zarządzać tą szafą, czy otwarta, zamknięta, procentowo od 0 do 100%, gdzie 100% jest maksymalnie otwarte dane skrzydło. Tego już w domotyczu nie ma, no uznałem, że nie jest to potrzebne, by otwierać szafę tylko kawałek. Domyślnie zakładam, że taka szafa na co dzień jest używana w taki sposób, że otwierasz ją ręcznie, po czym ją zostawiasz i zamknie się sama, albo dotykasz przycisku i zamknie się sama, już nie interesuje Cię ona. Taki jest zamysł. Jest to jeden chyba z największych, jak powiedziałem, i najbardziej skomplikowanych projektów, choć wygląda to ostatecznie banalnie. Oświetlenie jest na WS-ach, na diodach cyfrowych, także mogę co 3 piksele zmieniać kolor lub zaświecić daną tą taśmę. Tym sposobem się tylko ta połówka podświetla, która jest z której strony są otwarte drzwi. Dodatkowo też są te wszystkie efekty wizualne świetlne. Potężny projekt, a nie widać. A wygląda bardzo prosto. Wydaje mi się, że bardzo oryginalny i ciekawy bajer. Jeżeli wytrwałeś do końca filmu, dzięki bardzo, zostaw suba i do usłyszenia. Pozdrawiam.